Dodatek węglowy jest, ale tylko na papierze. Pierwsze osoby, które 17 sierpnia złożyły wniosek o 3000 zł dopłaty, nadal nie otrzymały pieniędzy. Mieszkańcy dopytują urzędników o to, kiedy te pieniądze będą. My odpowiadamy, że jak tylko się pojawią, to my jesteśmy przygotowani na to, żeby je przelać. Przynajmniej dla tej pierwszej grupy, która złożyła w tym najwcześniejszym terminie, kiedy było to możliwe. Jak zaczęli ludzie składać, oni przychodzili, bo media podały, że można składać wnioski, a myśmy jeszcze nie mieli wzoru wniosku. Teraz wszystkim pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Urzędnicy czekają tak samo jak mieszkańcy. Chciałem się dopytać, czy tam sprawdzali się przed minutką i nie ma. Rozumiem, czyli ciągle czekamy. Jak zapewniała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, resort miał już wczoraj rozpocząć wypłatę środków wojewodom. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze osoby najwcześniej dostaną 3000 zł, później niż się spodziewały, bo w przyszłym tygodniu. Te zweryfikowane wnioski, a już za sierpień mamy kwotę 8 milionów złotych, które moglibyśmy od ręki wypłacić. Ale by wypłacić, to potrzebujemy na to pieniądze, bo pieniądze pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa. Pieniędzy na koncie brak, więc czekamy pilnie na te pieniądze i na sygnał z Urzędu Wojewódzkiego. Samorządy oczekują nie tylko pieniędzy, ale również zmian. O ile w Sośnicowicach zweryfikowano 700 wniosków, o tyle w takim Mikołowie tych wniosków tylko w pierwszym tygodniu wpłynęło 1700. Widzimy, że mieszkańcy próbują sztucznie podzielić mieszkania, żeby móc złożyć więcej wniosków. Ale zdarza się również, że na wnioskach widnieją adresy budynków w ogóle niezamieszkałych czy ogródków działkowych. Dlatego wiele wniosków trzeba bardzo dokładnie weryfikować. Zakładana zmiana ustawy ma wnieść przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku do 60 dni. No jeżeli to nastąpi, no to wiadomo, my będziemy przedłużać ten termin też, bo no nie jesteśmy nawet w stanie fizycznie przerobić tych wszystkich wniosków. No jest ich tak bardzo dużo. Staramy się, ale z uwagi też na to, że muszą być prowadzone dodatkowe wyjaśnienia postępowania, no te terminy na pewno uległą przedłużeniu. Taka realizacja rządowych pomysłów to kiepska prognoza na przyszłość, bo za moment ma ruszyć kolejny dodatek, tym razem do ogrzewania. Tutaj o pieniądze będą mogły starać się osoby ogrzewające mieszkania i domy pelletem, drewnem, gazem LPG czy olejem opałowym.